Witajcie bardzo serdecznie, witam Was w specjalnym raporcie wojennym. Dzisiaj temat rosyjska gospodarka, a gość specjalny Paweł Jeżowski, którego widzicie. Witaj Pawle, bardzo serdecznie Cię witam. Po raz pierwszy cieszę się, że przyjąłeś moje zaproszenie i generalnie myślę, że po ostatniej rozmowie na temat walk, gdzie miałeś pewne wątpliwości i chociaż troszeczkę może rozwiałem te wątpliwości albo dałem do myślenia trochę innym sposobem, dzisiaj możemy wejść w Twój krąg, gdzie ja nie czuję się zbyt dobrze, ale wiem, że Ty jesteś w tym naprawdę bardzo dobry. Powiedziałbym, siedzisz w tym głęboko po uszy i generalnie punktujesz Rosję, czy Bank Centralny, czy Ministerstwo Finansów i patrzysz na to z całkiem innej, lepszej, może ciekawszej strony, gdyż no, każda wojna, jak to mówi Napoleon, no, do walki potrzeba pieniędzy, 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 tak? Więc tutaj obracamy się... Ktoś wcześniej jeszcze tak powiedział. Słuchajcie, witam wszystkich bardzo serdecznie, wszystkich widzów i słuchaczy. Przede wszystkim większość pewnie nas będzie słuchać. A więc może tak, przejdźmy do kwestii gospodarki Rosji, bo ona ma ogromny wpływ na zbrojenie Rosji, na przejście na tryb wojenny. I tutaj chciałbym Ci zadać, na jak, może inaczej, jak była Rosja przygotowana do wojny? Bo to jest też kluczowa sytuacja, żebyśmy wystartowali jakby z punktu wyjścia. Myślisz, że Rosja się przygotowywała do tej wojny już od wielu, wielu lat? Tak, myślę, że Rosja się przygotowywała, tylko że jak zawsze diabeł tkwi w pewnych szczegółach. A mianowicie trzeba wziąć pod uwagę, czego jak gdyby wszyscy o tym zapominają, tak? Bo mówi się, że Rosja się tam przygotowywała wiele lat do wojny, gromadziła rezerwy walutowe i tak dalej, i tak dalej. Natomiast musimy sobie wziąć pod uwagę jedną rzecz, że Rosja nie przygotowywała się do wojny, którą obecnie mamy. Militarnie mówiliśmy, że Rosja chciała przeprowadzić operację specjalną. I tak zresztą to zostało nazwane, tak? To zostało nazwane operacja specjalna, nie mówiono, prawda? Cały czas nie mówimy teoretycznie w Rosji o wojnie, chociaż są głosy, że ta wojna zostanie ogłoszona. To może o tym sobie później powiemy. Natomiast oni się przygotowywali do operacji specjalnej i przygotowywali się może, nie wiesz co, nie do prowadzenia wojny, tylko do ewentualnych sankcji, które zostaną nałożone. Natomiast wielkość tych sankcji, jedność Zachodu zaskoczyła Rosję. Dlatego, że wiesz, było to trochę inaczej, też myślał, tak? Myślał, że powiedzmy te walki będą trwały 2 tygodnie, powiedzmy miesiąc, potem Zachód oburzony nałoży sankcje, powiedzmy po pół roku czy po roku zacznie się kruszyć. Tak jak wcześniej się kruszył w przypadku Krymu i oni mieli doświadczenie i na tym się de facto opierali. Dlatego zauważ jedną rzecz. Nikt nie wpadł, nie pomyślał, żeby rezerw walutowych, które były trzymane na przykład, znaczy nadal są trzymane w europejskich bankach czy na amerykańskiej giełdzie, żeby wycofać te papiery. A więc mamy 300 miliardów, które zostało z rezerw zamrożone, ponieważ oni nie myśleli, że ktokolwiek będzie chciał im zablokować te rezerwy, tak? No bo w tym pierwszym planie, tak jak mówię, miała być krótka, błyskawiczna operacja specjalna, zajęcie Kijowa, zabicie Zaleńskiego prawdopodobnie lub jego unieszkodliwienie i zamontowanie rządu prorosyjskiego, tak? No i to się nie udało i teraz no mamy taką sytuację, że Rosja musi kolejny jak gdyby plan wdrażać, tak? Czyli nie udał się plan A, nie udał się plan B, czyli ta ofensywa w Donbasie jakiś czas temu. Wojna się przeciąga i Rosja nie jest przygotowana na tak długą wojnę i na prowadzenie wojny materiałowej. To też jest pewne nieporozumienie, które cały czas słyszymy, że Rosja specjalnie prowadzi teraz taką wojnę materiałową i może ją prowadzić przez kilka lat. Nic na to nie wskazuje, żeby do takiego typu wojny się przygotowywała. Ona się przygotowywała do pewnych sankcji, które i tak liczyła, że zostaną gdzieś w którymś momencie rozbite. No i tutaj tym rozsadnikiem prawdopodobnie, jeżeli chodzi o Europę, miały być na przykład Niemcy. I to widzieliśmy na początku wojny, tak po miesiącu Niemcy, Francja zaczęły mówić na temat pokoju,
bezsensowności działań wojennych itd., itd. Natomiast no, tutaj dzięki postawie głównie Stanów Zjednoczonych, można powiedzieć anglosasów, jak i Polski i krajów no, całego tego bloku byłego sowieckiego, może poza Węgrami, czyli Bałtyków, Rumunii, Polski i też Czech na przykład, tak. No, mamy taką sytuację, jaką mamy obecnie. Rozumiem. Powiedz mi teraz tak, czy to, że Rosja nie spodziewała się, że będzie aż tyle pakietów sankcyjnych, które uderzą we wszystkie sektory Rosji, no bo one uderzyły naprawdę we wszystkie sektory gospodarki Rosji i finansów i ekonomii, i, no, mówimy o szerokim pojęciu, z każdym miesiącem pogłębia. Chodzi mi o to, czy te, bo pojawiają się głosy, że jednak te sankcje nie do końca działają, są omijane. No w pewnym sensie pewnie tak, ale jaki to ma wpływ, jeżeli chodzi o całość gospodarki Rosji? No bo wiemy, że gospodarka Rosji jest uzależniona technologicznie od wielu innych krajów, które teoretycznie ją wspierały. Wiemy, że przecież i w czołgach montowane były zespoły, podzespoły czy materiały z Francji, z Niemiec, z różnych krajów, nawet ze Stanów Zjednoczonych. A dzisiaj mówi się o tym, że Washington Post przecież podawał informację, że Rosja przed wojną zaopatrzyła się w odpowiednią ilość mikrochipów i innych rzeczy, które miałyby jej pozwolić w razie sankcji na skuteczne działanie, czyli produkcję. Chociaż wiemy, że dzisiaj na przykład produkują czołgi T-72 w wersji mocno okrojonej, jeżeli chodzi o optykę i inny sprzęt, do którego by potrzebowali w sumie nowoczesnej technologii, czy niuans, jeżeli chodzi o te czołgi. Słuchaj, no tak jak powiedziałeś i to możemy jeszcze raz powtórzyć, Rosja przygotowywała się do sankcji i do prowadzenia produkcji, natomiast nie spodziewała się, że będzie prowadzić wojnę przez rok i w tym momencie ich magazyny są na wykończeniu, tak samo jak produkcja nie nadąża, jeżeli chodzi o amunicję, no, tak, i inne elementy, nie nadąża za frontem. Stąd będą musieli prawdopodobnie zmieniać taktykę, wszystko na to wskazuje, jeżeli chodzi o ofensywę, dlatego że już nie będą na przykład mogli użyć w tak dużej skali artylerii, bo nie mają aż wystarczającej ilości amunicji. Oni przygotowywali się na przykład, tak jak zwróciłeś uwagę, zakupywali mikrochipy, ale po to, żeby po zwycięskiej operacji, no móc prowadzić normalną, znaczy normalną, no móc produkować uzbrojenie cały czas. I wiesz, no to miało być na takiej zasadzie, że wchodzą na Ukrainę, zdobywają Ukrainę, stawiają szantaż NATO, no i tutaj Polsce, żeby NATO się wycofało za Odrę. I cały czas się próbują zbroić. No i to był taki plan. Ten plan nie wyszedł na ten moment, dlatego teraz no próbują jakoś wyjść z tego. Jeżeli chodzi o te przygotowania, te rosyjskie, no to tak jak mówiłem, one były robione w ten sposób, że przez ostatnie lata oni przygotowywali się, gromadząc głównie rezerwy. To było takie główne i pewne zapasy pewnych takich kluczowych komponentów. Natomiast jeżeli chodzi o ich gospodarkę, to trzeba zwrócić uwagę, bo tutaj pytasz bardzo szeroko, tak, jaki tutaj ma wpływ. No i to jest, wszystko zależy kiedy, bo ta wojna, która, znaczy wojna, ta napaść lutowa, która się odbyła, bo wojna się zaczęła dużo wcześniej pomiędzy Rosją a Ukrainą, natomiast od lutego obserwujemy takie powolne niszczenie rosyjskiej gospodarki i to jest proces. Zresztą wiele osób ci powie tak, że sankcje nie działają w trybie błyskawicznym. No i tutaj było też takie nieporozumienie, bo Międzynarodowy Fundusz, Bank Światowy mówił, że ich PKB spadnie tam o 10% czy 14%. No ja mówiłem, że nic takiego się nie stanie. O tym PKB może sobie jeszcze powiemy, bo to jest strasznie zły wskaźnik, bo w ten wskaźnik obecnie się wlicza na przykład produkcja bomb i uzbrojenia, tak, a więc im więcej będą produkować, no to tym to PKB będzie rosło, a więc tutaj też mówiłem w zeszłym roku, że PKB w 2023 może być wręcz na plusie, tak? No i tutaj mamy też sygnały, że coś takiego jest, ale nikt nie sprawdza, dlaczego ono jest na plusie. Ostatnie prognozy mówią, przepraszam, że ci przerwę, że 0,3 na plusie.
Tak, no to są akurat nie rosyjskie prognozy, tylko banku, mówię banku, tylko IMF-u, Międzynarodowego Funduszu Walutowego. I akurat oni się bardzo skompromitowali, jeżeli chodzi o prognozy, bo wcześniej prognozowali tam minus 14 dla Rosji, minus 10, no to zgadza teraz się. Pytanie, czy wiesz, czy te 0,3 to jest realne, bo może być inny. Natomiast oni podają troszeczkę inną argumentację niż ja, bo oni twierdzą, że te ceny ropy, które są obecnie niskie, one w którymś momencie zaczną się zwiększać. Ja uważam, że tak nie będzie. Nic na to nie wskazuje, na ten moment przynajmniej. No i drugi aspekt, no to mówię, no to jest ta gospodarka wojenna. Jeżeli prowadzisz gospodarkę wojenną, no to jesteś w stanie na przykład zwiększyć produkcję tego uzbrojenia. No i tego akurat nie ma w Rosji. No, o tym też za moment sobie powiemy. Natomiast no, możesz zwiększyć to uzbrojenie w sposób znaczący i dzięki temu zwiększyć PKB. Trzeba też pamiętać, że do tego PKB ja zrobię taki specjalny odcinek kiedyś na temat właśnie rosyjskiego PKB, bo tutaj chyba najwięcej narosło takich mitów. Natomiast no, to PKB, do tego PKB liczy się również, liczą się te tereny zajęte. Nie? A więc oni sobie na przykład wliczali chersońskie, które stracili w 2022 roku do PKB. Więc no trochę to... Ciekawe. Tak. Znaczy wiesz, no przez moment, no to był, bo to jest terytorium Rosji, tak, no więc tak, też tak. Od września. Wiesz, no nie mogą, no jeżeli jest ustawa, tak, to jest terytorium Rosji, no to muszą to wliczać. Nie, no nie mogą tak sobie to inaczej jakoś rozgrywać. No bo tutaj ci ekonomiści, którzy by to na przykład nie liczyliby tych wpływów z tych terenów okupowanych, no to potem ktoś się zapytał, dlaczego tego nie robicie, nie? No, zgadza się. Natomiast pytałeś się o wytrzymałość rosyjskiej gospodarki, no to podam jak gdyby kilka danych. Trzeba pamiętać, bo mówimy o jak gdyby różnego typu sankcjach i różnego rodzaju ułomności tej gospodarki rosyjskiej. I pierwsze takie informacje o uzależnieniu rosyjskiej gospodarki od zachodnich koncernów, to zachodnie koncerny wytwarzały i zachodnie firmy 40% rosyjskiego PKB. To jest dosyć dużo. To jest dosyć dużo. A oprócz tego Rosja to jest trochę taki kraj, niektórzy nazywają, który się zajmuje zbieractwem i wydobyciem tak, surowców. Nie? Czyli oni różne rzeczy sobie tam mają, to rolnictwo, mają wydobycie ropy, gazu, rud i innych metali. I z tego głównie żyją. Tam dosyć mało cały czas w tym produkcie, w strukturze ich gospodarki jest tych elementów przetworzonych, co powodowało w jakimś tam stopniu, że w 2022 Rosja była odporna na sankcje, ale, no i to jest właśnie to ale, o którym też wszyscy zapominają, to był pewien taki proces, ponieważ no te firmy, to też nie były takie sankcje, wiesz, że to rząd nakazał, tylko bardzo często sporo firm zaczęło wychodzić na samym początku, no to były te względy takie, można powiedzieć, humanitarno-etyczne, no byli przeciwko wojnie i tu szczególnie amerykańskie firmy dały ten dobry przykład. Potem się dołączyła część europejskich firm, natomiast no nadal część tkwi w Rosji. Natomiast na jesieni obserwowaliśmy troszeczkę coś innego już, bo firmy zaczęły wychodzić z Rosji nie dlatego, że Rosja prowadzi wojnę, tylko dlatego, że są przerywane łańcuchy dostaw i jest problem prowadzić biznes, no i ten biznes nie jest dochodowy. Zaczął być deficytowy i nie było na ten moment i nie ma nadal perspektyw na poprawę, czyli wiesz, no jeżeli prowadzisz biznes, masz jakąś tam filię i to było widać na przykład na fabryki te motoryzacyjne, tak? Dlaczego, nie wiem, Koreańczycy wyszli, Japończycy wyszli, nie? Dopiero na jesieni, no dlatego, że oni już nie byli w stanie tego produkować, chętnych na te samochody za dużo w Rosji nie było, bo nikt nie myślał o zakupie nowych samochodów, nie mówimy o używanych, tylko nowych. Komponenty, dostarczanie komponentów stanowiło coraz większy problem i coraz większe wyzwanie, no i zdecydowano, że ten rynek rosyjski nie jest jakiś tam wielki. W przypadku akurat tych koreańskich, no to tam stanowił, szczególnie tam, jeżeli mówimy o koreańskich i tam japońskich, w przypadku europejskich to był mniejszy udział. I teraz trzeba jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że tak naprawdę
takie najbardziej bolesne sankcje albo taki największy problem dla Rosji to stanowiło embargo na ropę, czyli coś, co się stało dopiero 5 grudnia i to na część ropy. Natomiast no, Rosjanie to bardzo mocno odczuli. Dlaczego to odczuli? Dlatego, że ropa w 2022 roku dawała im taką dosyć dużą poduszkę, jeżeli chodzi o dochody. Do połowy ta ropa rosyjska, pomimo tego, że ta była różnica w dyferencjale, czyli ona była tańsza, 20-30 dolarów od ropy, powiedzmy, amerykańskiej czy Brent, to jednak ona cały czas gdzieś tam do połowy roku, pamiętasz, tam do czerwca, powiedzmy, ona drożała. Natomiast od czerwca, od lipca mamy tendencję spadkową i to zaczęło się na ropie, nie tylko na ropie rosyjskiej, natomiast no, ponieważ ta ropa zaczęła powoli spadać, no to również zaczęła ropa rosyjska spadać i tu nastąpiło takie pewne turbo po wprowadzeniu sankcji, embarga na rosyjską ropę i pułapu cenowego. Ten pułap cenowy to Amerykanie proponowali Europejczykom bodajże już w maju, tak, żeby zastosować taki mechanizm, no ale rozmowy trwały, no i tutaj oczywiście, no jaki kraj był przeciwny pułapowi? No Niemcy, tak, kanclerz Scholz mówił, że to nie wyjdzie, nie wypali. Były takie wypowiedzi, ktoś sobie może je odnaleźć i byli mocno przeciwni i obawiali się, że jeżeli zostanie wprowadzony, no to Rosjanie nie będą dostarczać surowca do Europy, przekierują to wszystko na Azję, co zresztą następowało w przeciągu roku. No i niemiecka gospodarka zostanie pozbawiona w trybie takim nagłym dopływu rosyjskich surowców. Jeżeli były sankcje, no to były sankcje na przykład nałożone przez Amerykanów. Oni faktycznie pozbyli się wcześniej tej rosyjskiej ropy czy Brytyjczyków. Natomiast no, ten główny odbiorca, no to jest Unia Europejska. Tak? To, że Amerykanie sobie tam zrezygnowali, czy na przykład kraje azjatyckie sobie też zrezygnowały powoli. Nie wiem, Tajlandia, Japonia zmniejszyła, czy Korea zmniejszyła dostawy rosyjskiej ropy. No to nie powodowało jakiejś dużej zmiany, dlatego że ten procent eksportu na te kraje nie był za duży, natomiast on był duży, jeżeli chodzi o Europę. I tutaj dali, kraje europejskie, można powiedzieć, dały czas, niestety, znaczy można zrozumieć dlaczego, tak? Natomiast no, dały czas, żeby Rosjanie przekierowali sobie te dostawy na Azję, głównie na Chiny i na Indie. Tutaj te dwa kraje są kluczowe. Szczególnie spektakularny jest wzrost, jeżeli chodzi o Indie. Natomiast ponieważ teraz jest, nastąpiła zupełna zmiana, czyli można powiedzieć, że rok 2022 był dobry, pomimo wprowadzonych sankcji dla Rosji, dla rosyjskiej gospodarki, nie był jakiś tragiczny. Była nadwyżka handlowa, bo nastąpiło jeszcze coś takiego, bo te sankcje, już tu mówimy o konkretnych właśnie sankcjach, uderzyły w import. Czyli import towarów zaczął drastycznie się zmniejszać. On zaczął się odbudowywać z powrotem pod koniec roku, ale to było związane tak, że no pewne komponenty zaczęto sprowadzać z innych kierunków. Ten import równoległy został włączony w którymś momencie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast był moment, no i tutaj właśnie część ekonomistów mówi, że tutaj były fenomenalne wyniki, jeżeli chodzi o rosyjską gospodarkę, ponieważ nadwyżka handlowa, tam 220 miliardów, rekordowa, w ogóle cud gospodarczy. Natomiast no, wynikało to z tego, że ropa, słuchaj, no, była droga do połowy roku. Import w ogóle siadł, więc oni po prostu więcej eksportowali, a prawie nic nie importowali. Tak? No to jak nic nie importowali, więcej eksportowali, no to automatycznie się ta nadwyżka zwiększyła. Natomiast co jest ciekawe, bo tutaj trzeba by zobaczyć tą dynamikę, ciekawe jest, co oni zrobili z tą nadwyżką. Oni, słuchaj, w czerwcu mieli właśnie te 200 ponad miliardów i oni mieli zgromadzone te pieniądze, ale już na jesieni nie mieli tych pieniędzy. Wszystko poszło na wojnę. Wszystko poszło na wojnę. Mówi się o tym, że mniej więcej wojna kosztuje, no to są bardzo zgrubne dane, ale Rosjan około miliarda dolarów dziennie, mówię dziennie, dziennie, tak? Miliarda dolarów dziennie, tak? A więc to masz ponad 300 miliardów. No i te wszystkie jak gdyby zyski z ropy, które mieli, które mogły im dać jakąś tam poduszkę w tym roku, no zostały
że tak powiem, no, wykorzystane. I Rosja na początku planowała proficyt, jeżeli chodzi o budżet, zakończyła 2022 rok deficytem i w styczniu no, weszła prawie że z dwukrotną wartością kosztów, jeżeli chodzi o budżet. I to nie są dobre informacje. A rok 2020, trzeba patrzeć do przodu, rok 2023 nie zapowiada się już tak dobrze, bo mamy tą tanią ropę. A jeszcze ważne, dlaczego ta ropa jest tak istotna? Jeszcze za moment o gazie sobie powiemy. Dlatego, że ona daje około 40 parę, nawet w 2022 roku było, wpływów budżetowych. No to jest dosyć potężna wartość, tak? Gaz to jest około 20% tego, co ropa daje, nie? Czyli on jest powiedzmy czterokrotnie, jak gdyby jest to mniejsza wartość. Natomiast pięciokrotnie mniejsza wartość. Natomiast no, na tym gazie też mieliśmy bardzo ciekawą sytuację, ponieważ tam nastąpiły serie różnego rodzaju wybuchów. Zaczęło się od Stanów Zjednoczonych i od sabotażu rosyjskiego w Teksasie i no, można powiedzieć, no, problemu, które Rosjanie zrobili Amerykanom. I to było chyba mniej więcej tak ponad rok temu, nawet może dłużej. No i teraz ten terminal, który został uszkodzony przez nieznanych sprawców, prawdopodobnie przez Rosjan, właśnie wrócił do użytkowania, stąd to jest jeden z czynników, dlaczego ten gaz nagle też, to nie jest jedyny, ale jeden z czynników, dlaczego ten gaz na giełdach tych amerykańskich szczególnie, on zaczął tanieć. Natomiast tym gazem była bardzo ciekawa sytuacja w przypadku Rosji, bo Rosja zagrała tą kartą szantażu, ponieważ na ropie było trudniej im szantażować Europę z tego względu, że no łatwiej jest jednak powiedzmy przełączyć się i dostarczyć tą ropę naftową i produkty też drogą morską. W przypadku gazu jest to trudniejszy proces, tak się wydawało przynajmniej Rosji. Dlatego mieliśmy różnego rodzaju zabawy z Nord Streamem, tak? Oni tam włączali, pamiętasz, wyłączali, zmniejszali to, tą przepustowość, zwiększali, no i się tak bawili. I przez to, że była niepewność, przez to właśnie, że robili wahania w tym przepływie, to takie aktywa jak surowce tego bardzo nie lubią. Bardziej nie, i to robili po prostu celowo, tak? Właśnie po to, żeby podbić tą cenę, tak? A więc te ceny były jakieś na przełomie roku tego gazu gigantyczne. No i tutaj Miedwiediew, pamiętasz, mówił coś takiego, że one dojdą do jakichś takich absurdalnych wielkości. Okazało się, że nic takiego się nie stało. No i kilka czynników zadecydowało. Natomiast tym głównym czynnikiem, który zadecydował, wbrew temu, co by się jak gdyby też ekspertom wydawało, to było wysadzenie Nord Streamu. Dlatego, że to był taki sygnał dla Niemiec, że nie są rozgrywającym, jeżeli chodzi o Europę, to po pierwsze. Po drugie, że są w jakimś tam stopniu, zostali potraktowani podmiotowo. Po wysadzeniu tego gazociągu spadły, jak gdyby, no już w Niemczech nie było nadziei, że ten gaz będzie płynął z Rosji, tak? No już nie można było liczyć, że nastąpi pokój i ten gaz z powrotem zacznie płynąć przez ten Nord Stream. No tylko trzeba było się przestawiać na innych dostawców. No i Niemcy przyspieszyli ten proces, wyczarterowali te terminale LNG. No i dzięki temu, że Niemcy wyczartowali, no i Amerykanie zaczęli dostarczać więcej gazu do Europy oraz kraje Zatoki Perskiej, nagle okazało się, że udział rosyjskiego gazu spadł z 40 paru procent do 4%. Tak, takie mieliśmy dane w styczniu. A jeszcze się nałożyła ciepła zima, nie? A więc ten szantaż energetyczny w ogóle Rosjanom nie wyszedł. I co gorsza, obecnie mamy tutaj sytuację no, wręcz fatalną, ponieważ Rosjanie zostają z olbrzymią nadwyżką gazu, którą nie mogą eksportować nigdzie. Tak, ja tam dużo
z kapitanem Lisowskim na ten temat mówiłem dzisiaj we vlogu. Natomiast no słuchajcie, no to wygląda tak, że tak. Oni nie mają żadnych gazociągów na Azję. Mają jeden, to jest Siła Syberii, a to jest 10 miliardów. Z małą możliwością rozbudowy. Teoretycznie ta Siła Syberii powinna pompować, mieć przepustować powyżej 30 miliardów, no ale to się cały czas jakoś z powodów technicznych nie udaje zwiększać tak znacznie tej przepustowości. A żeby też znać skalę, no to słuchaj, no to Europa brała 155 miliardów, tak? A tu mamy 10 miliardów. No to różnica Rosja dla Chin to jest tam chyba jeden z kawałkiem procent jako dostawca gazu. No więc w ogóle oni są pomijalni. Tak, oni więcej biorą z Turkmenistanu, tak, niż z Rosji. Nie mówiąc o takich krajach na przykład jak Australia, która jest jednym z głównych dostawców właśnie gazu dla Chin. No i tak to wygląda. Tak to wygląda, że tak naprawdę wiesz, taki czek, jeżeli chodzi o gospodarkę, to będziemy mieli w tym roku. Zeszły rok była taka rozbiegówka. No i też takie te sankcje technologiczne, bo one są bardzo bolące. Czyli wycofanie się na przykład Shella, wycofanie się dawnego GE Oil powoduje, że i Linde na przykład powoduje, że oni są odcięci od wielu technologii. Czyli w przypadku i zarówno gazu, jak i ropy. I nie mogą też za bardzo inwestować też w upstream, jeżeli chodzi o nowe odwierty. A to jest jak gdyby, czyli te greenfieldy, a to jest jak gdyby kluczowe dla tego przemysłu wydobywczego, tak? Mają bardzo dużo starych odwiertów, gdzie tam mają dużo wody w tych odwiertach, oni będą musieli je po prostu zamykać, bo one są mało wydajne, a obecna cena ich zabija, dlatego że to powoduje, czyli oni sprzedają nawet tam za 40 czy nawet niżej, potrafią dawać takie upusty, były takie ceny i są, bo 30 parę. Ta rosyjska ropa na przykład idzie do Chin czy do Indii. No i to powoduje, że oni są poniżej kosztów wydobycia. Tylko, że widzisz, że to jest tak, że to nikogo nie interesuje w rządzie. Są problemy tych bardziej firm naftowych niż rządu, bo rząd interesuje sprzedawać jak najwięcej, żeby jak najwięcej było podatków z tego. I takie są zalecenia. Dodatkowo te firmy teraz im zmienili, będą zmieniali sposób wyliczania podatku, co spowoduje zwiększenie tego podatku tak o nawet 20%. Nie mówię, że to ten, tylko 20%, dlatego że oni do tej pory używali kwotowań Argusa, jeżeli chodzi o ropę, i oni teraz są bodajże już w marcu od tego odejść. No i to tak wygląda, więc no jeżeli pytasz, czy gospodarka rosyjska była przygotowana? Nie była przygotowana na tego typu sankcje, nie jest przygotowana. To spowoduje wieloletnie problemy. Szczególnie jeżeli chodzi o na przykład odcięcie technologii, IT. No to są problemy, które będą się za nimi ciągnąć, bo też sobie nie wyobrażam, że nawet jeżeli ta wojna by się zakończyła jakimś krzywym pokojem i tu Rosjanie by, nie wiem, zdobyli nawet cały Donbas, no to sankcje zostaną zdjęte. Nie wiem, co musiałoby się wydarzyć, żeby te sankcje zostały zdjęte. Znaczy wiem, co musiałoby się wydarzyć. No Ukraina musiałaby dojść do porozumienia i poprosić tutaj Zachód o zdjęcie sankcji. Rozumiem. Słuchaj, bo czytałem w sumie informację, którą mówił sam Siłanow, minister finansów. Nie wiem, czy dobrze wymawiam nazwisko. On powiedział coś takiego na początku stycznia, że jeżeli skończą się środki finansowe Rosji, zostaną im do dyspozycji dwa rodzaje źródeł. Narodowy Fundusz Majątku oraz pożyczki. Powiedz mi, ile z tego Narodowego Funduszu Rezerw Państwowych jeszcze zostało? Bo tam w sumie były swego czasu dość potężne środki, które właśnie z importu ropy i gazu były tam przeznaczane. I no oczywiście pierwsze na myśl przychodzą mi Chiny. Kto może im udzielać pożyczek? To trochę inaczej będzie wyglądać. A mianowicie, jeżeli chodzi o Narodowy Fundusz, no to były kwoty na początku wybuchu wojny powyżej 600 miliardów dolarów. No, to było w piku, było chyba 640.
Dlaczego to się różniło? No dlatego, że to jest, wiesz, różna wycena, no bo tam wchodzą na przykład kruszce, akcje, obligacje. To nie jest tak, że to jest jakaś żywa gotówka. No ale nawet też te różnice kursowe, tak, zmiana tego dolara, tak, no powoduje, że to będzie inaczej wyliczane. Jeżeli masz, nie wiem, w euro część rezerw, a wyliczasz wszystko w dolarach, no to to będzie się zmieniać i to fluktuowało. A jest tutaj też takie nieporozumienie, bo ktoś mówi, o, teraz im rośnie, tak? Zobaczcie, tam mieli kilka miesięcy temu tam 500 ileś, a teraz mają, o, tam nie wiem, 20 miliardów więcej. No ale nikt jak gdyby nie patrzy, że to nie jest spowodowane, że oni sobie gdzieś to odłożyli, tylko jeszcze jest to inaczej wyceniane i to wszystko. Natomiast oni do tego funduszu zaczęli sięgać dopiero na jesieni. I ten fundusz faktycznie istnieje. Problem, który jest z nim, to jest mianowicie taki, że połowa, czyli mówi się 300, no mówię, w zależności jak to wyliczasz, może być nawet powyżej 300 miliardów, no to tych pieniędzy nie mają, bo one są zamrożone. Dlaczego one są zamrożone? No była decyzja tutaj Stanów Zjednoczonych i Europy o zamrożeniu tych pieniędzy. I to jest ponad, tak jak mówię, no liczmy 300, tak? Zostaje im powiedzmy te 280. Tylko, że tak. Niby to jest bardzo dużo, ale część mają w złocie, część mają w obligacjach i akcjach chińskich i część mają jeszcze w jakichś innych aktywach lub można powiedzieć w gotówce, tak? I mogą to upłynąć, bo to są różne aktywa, tak? My sobie tam to upraszczamy, tak? Natomiast wiesz, to nie jest tak, że oni sobie nagle mogą rzucić na rynek ileś akcji chińskich, czy obligacji, tak? Bez zgody Chin. Myślę, że mieliby duży problem. Wiesz, że jakby był efekt, tak? Jakby nie wiem, na przykład, dobra, to w tym tygodniu sprzedajemy, mamy tam jakieś udziały, tak? No to sprzedajemy, nie? Nawet jeżeli mają złoto, bo oni złoto zaczęli upłynniać głównie przez Indie w 2022 roku. Tylko tutaj jest proces. Też nie możesz nagle zacząć zbyt dużej ilości upłynniać, no bo to będzie powodowało jednak pewne zmiany ceny. No i w przypadku właśnie tych aktywów chińskich również. Nie? Mają troszeczkę tam tych aktywów, które można łatwiej upłynnić, natomiast mają bardzo duże wydatki. Tak, pierwsze, no to są te wojenne. Drugie, oni zastosowali taki mechanizm, taką wpisali regułę budżetową, która powoduje coś takiego, że jeżeli ta cena ropy jest niska, to żeby stabilizować kurs rubla, no to co się robi? Sprzedaje się walutę, tak? No i teraz oni nie mają, powiedzmy, tej waluty amerykańskiej, ani za bardzo dużo europejskiej. Znaczy, z europejską to trochę mają, a to powiemy za moment może. Natomiast, no co sprzedają? Sprzedają chińskie juany. No i to nie do końca też może się podobać na przykład Chinom, jeżeli to w którymś momencie się jeszcze bardziej zwiększy. No ale powiedzmy, dotyczy to rynku rosyjskiego, a więc okej. Natomiast na stabilizację, czyli ta sprzedaż tych juanów, oni będą musieli w przeliczeniu na dolary wydać około 42 miliardy dolarów. No i teraz następny pomysł ich, moim zdaniem nie wejdzie, natomiast no, pojawił się taki pomysł i to banku centralnego, skierowany głównie dla oligarchów, czyli te firmy i oligarchowie, ale również teoretycznie detaliczni, którzy mieli zainwestowani na Zachodzie różnego rodzaju funduszach właśnie, znaczy jakieś tam, powiedzmy, jakiś kapitał. Tam jest to mniej więcej około 70, powiedzmy, miliardów, tak? I oni mówią, okej, to my wam teraz te 70 miliardów oddamy. No więc jeżeli oni by na przykład zdjęli sobie z tego funduszu 100, no to zostaje im, wiesz, 180, no podejrzewam, że tak naprawdę mogą tak ze 100 miliardów, no może nawet mniej, 80 miliardów sobie upłynnić. Nie więcej, dlatego że a, Chiny im nie pozwolą na więcej, b, tak jak mówię, mają w złocie też tego złota całego nie upłynie, no też nie może być tak, że wiesz, oni zostaną zupełnie bez rezerw. A więc co będą robić? To jest drugie. Druga opcja, będą pożyczać. Przy czym będą pożyczać na rynku wewnętrznym. Obligacje i wojenne. To jest. Słucham? Obligacje wojenne. Rządowe. Jak zwał, tak zwał.
Mogą być wojenne, no w sumie wojenne tak naprawdę. Natomiast kto będzie kupował te obligacje? No podmioty rosyjskie. Czyli będzie taki dług wewnętrzny. No kraje to robią, nie? Natomiast Gazprom, w przypadku wojny... Pewnie Gazprom, inne firmy, które dostaną nakaz, tak? Tak, ale głównie banki, wiesz? No i na przykład Sberbank, który ostatnio no, miał te, no, bardzo taki duży zjazd. Jeżeli chodzi, pamiętasz, te, tam publikowałem o te zyski i dochody. Tak, tak, tak. 3-4 razy zjazd, no to oni co, wyjdą na minusie, jak kupią? Wiesz, no to... Znaczy, ja wiem, że oni zaksięgują, że tak naprawdę te, to są obligacje skarbowe, a więc to tak naprawdę bezpieczne papiery i tak dalej, i tak dalej. To może zostanie, wiesz, w taki sposób ujęte, że na zysk nie wpłynie. No niemniej, no to jest słaby pomysł. Natomiast, no co ten pomysł oznacza? No oznacza tak naprawdę dodruk pustego pieniądza. I to jest jedna z opcji, którą najprawdopodobniej wdrożą. I to jest taki dodruk, czyli pożyczamy na rynku wewnętrznym, ale nie dewaluujemy rubla. Bo druga, następna opcja, o której oni nie mówią, a którą moim zdaniem powinni zrobić, bo to byłaby lepsza opcja, to zdewaluować tego rubla tak o 20%. Tylko oni się boją, jeżeli to zaczną nagle właśnie tego dewaluować, czyli na przykład odpuścić sobie tą stabilizację, tak, to jest sprzedawanie tych juanów, albo zmniejszyć, tak. Tylko że oni się boją, że mogą na tym nie zapanować, będzie, wiesz, taki run na banki i wszyscy zaczną wycofywać te swoje pieniądze z tych banków, bo taką sytuację już mieli, taką próbę w grudniu, kiedy weszło to embargo. No i ten rubel zaczął się osłabiać, nie? I oni tam mieli odpływ, no bardzo duży, tak, jeżeli chodzi o tutaj swoje te rezerwy bankowe, ludzie zaczęli po prostu wypłacać głównie dewizy, które jeszcze posiadali, no ale również też ruble i wymieniać właśnie to na jakieś właśnie euro czy dolar. Tutaj nie słuchali rządu. No i teraz, wiesz, mogłoby być podobnie, a więc dlatego w tej pierwszej fazie będzie coś takiego, że oni zaciągną pożyczkę. Taką pożyczkę już zaciągnęli. Słuchaj, oni zaciągnęli w listopadzie. I to na rynku wewnętrznym, tak? No, ekonomiści nie mówią często. Mówią, o, tutaj zrobili, wypuścili obligacje i wszystkie zeszły i w ogóle to nie jest problem. No jeżeli, wiesz, mają to kupować rosyjskie podmioty, no to nie jest problem, no bo tak jak powiedziałeś, tak? Macie kupić i koniec, no. Nie ma tutaj jakiejś takiej, wiesz, innej opcji. A więc, no słuchaj, no tak to będzie wyglądać. Tam jeszcze o coś się pytałeś, ale... Tak, powiedz mi jeszcze jedną. Jeszcze mam takie dwa pytanka, ale powiedz mi, bo jest taka perełka. W rządzie, w sumie nawet nie tyle w rządzie, co bardzo blisko rządu i samego Putina, która się nazywa Elvira Abiolina. Jest jedna rzecz, właśnie. Która, już ci to mówiłem przed nagraniem, w grudniu, pod koniec grudnia poprosiła Dumę o ujawnienie pewnych rzeczy, gdyż będzie to miało wpływ pozytywny na ekonomię Rosji. Chodzi o wskaźniki. I druga rzecz to jest to osoba, która na początku wojny podała się dymisji, ta dymisja nie została przyjęta przez Putina. Zostawił ją z racji tego, że zna się na rzeczy, jest dobrą ekonomistką. Po drugie prowadzi Bank Centralny Rosji i ma świetne układy w świecie finansowym. Czy na zachodzie. Ona, znaczy to już nawet niektóre źródła zachodnie też potwierdzały ją, że dzięki niej Rosja jeszcze jakoś tak to wygląda w Rosji, jeżeli chodzi o pewne niuanse finansowe. I ona jest taką perełką. Czy ona może odegrać swoją rolę w tej wojnie, jeżeli chodzi o Rosję? Wiesz co, jest kilka takich, nie wiem, w skrócie, natomiast były takie dwie wypowiedzi. Jedna, która być może ci umknęła, ona powiedziała, że oni są w stanie stabilizować rubla do końca czerwca. Tak, czyli nie tak jak ja podaję, nie 42, tylko połowę tego. Są w stanie wydać na stabilizację. I nie powiedziała, co dalej się stanie, tak, tylko powiedziała takie oświadczenie. Wbrew pozorom rynki czy ekonomiści rosyjscy dobrze to przyjęli, bo to znaczy, że no właśnie to, co powiedziałeś, że troszeczkę zna się na rzeczy, została wybierana często najlepszym prezesem w takich rankingach światowych, tak, jeżeli chodzi o prezesów banków,
No tutaj niestety Polakom się tego nie udało i pewnie długo jeszcze się nie Polski uda. może nie mieszajmy, proszę cię. Dobrze, dobrze. No ale mi się to jakoś zawsze kojarzy, tak, że nasz też może kiedyś dostanie, ale jakoś no tego chyba nie widzę. Raczej nie ten. Jakoś tego nie widzę. Natomiast słuchaj, natomiast ta druga rzecz, no to wygląda to, przypomnij mi, co tam jeszcze było, bo chodziło tak mi o jedna to, to jest, czekaj, no. Bo klikłem sobie nie to, co trzeba. Uciekło teraz się, jakoś skoncentrowałem na naszym prezesie, no. O, przepraszam, chodziło mi o to, że pod koniec grudnia bodajże poprosiła Dumę o ujawnienie tak, już mi się przypomniało, dzięki. Pewnych danych danych finansowych, gospodarczych. Tak. Tak, bo pojawiła się taka... Tłumacząc się tym, że pomoże to gospodarce rosyjskiej. I ma rację. I ma rację. Jeżeli chodzi o gospodarkę rosyjską, to być może... Znaczy, no to trochę na dwoje, jak to mówią, babka wróżyła, bo z jednej strony pomoże, z drugiej strony też może zaszkodzić. Jaką sytuację mamy obecnie? Jeżeli mogę ci przerwać, bo zaraz po rozpoczęciu operacji specjalnej te dane zostały utajnione jako... wrażliwe. Nie tak zaraz, nie tak zaraz. Znaczy, no to dobra, minęło. Okay. W każdym bądź razie. Ona się tłumaczyła tym, że ujawnienie tych wskaźników może poprawić sytuację finansową Rosji, czyli gospodarkę. Wiadomo, kij ma zawsze dwa końce. Z jednej strony, tak jak powiedziałeś, może poprawią, w jakimś sensie się mogą poprawić, ale z drugiej strony mogą ją jeszcze bardziej pogłębić, jeżeli chodzi o tą gospodarkę. Tak, bo wiesz, problem jest taki, że firmy... nie muszą publikować niektórych danych, a jak nie muszą publikować pewnych danych, no to może dochodzić do pewnych nadużyć, no i brak takiej też przejrzystości. To jest jak gdyby też problemem, wiesz, bo to nie jest tak, że tylko te dane są niedostępne na przykład dla ciebie, dla mnie czy dla firm zachodnich, bo to był jakiś tam główny, żeby nie informować, tak, nie ułatwiać tej wojny gospodarczej Zachodowi. Natomiast no, te dane są również niedostępne o kondycji firm na przykład rosyjskich, innym podmiotom rosyjskim. No i to już stanowi bardzo duży problem, tak? No bo jeżeli nie wiesz, jaka jest kondycja finansowa danej organizacji, to czy jej pożyczysz pieniądze? Czy zrobisz, czy będziesz z nim zawierać jakieś umowy i tak dalej, i tak dalej. I to utrudnia takie prowadzenie biznesu w Rosji. I jest jak gdyby problemem. Natomiast słuchaj, czy to się stanie? Nie wiem, dlatego że to ujawnienie no, mogłoby też pokazać, że wiele firm jest w złej kondycji i w wielu branżach mamy dosyć duże problemy. Dlatego Rosja nie chce z powodów takich, wiesz, czysto PR-owo, też marketingowych, ale również też ekonomicznych, no bo jeżeli by się okazało, że wiesz, niektóre, na przykład sektor wydobywczy sobie, bo tam na przykład jest najwięcej utajnionych danych, nie? Sobie słabo radzi i to, co Rosstat czasami publikuje, bo to nie jest tak, że wiesz, że oni nic nie publikują. No pewne dane publikują, ale wiesz, na zasadzie takie, które chcą opublikować czasami, ale to też na przykład dotyczy, wiesz, czy Rosstatu, czy jakichś firm badawczych. Rosstat to jest taki rosyjski GUS. Natomiast no, firmy nie mają tego obowiązku, zmniejszono te obowiązki tam do właśnie minimum, bo jest to... Ta wypowiedź, wiesz co, była przeciwstawna, bo jest projekt w Dumie czegoś przeciwstawnego, czyli żeby wszystko zakazać. Czyli żeby te dane, które obecnie są, żeby nie były publikowane dla zachodnich podmiotów, bo to ułatwia właśnie prowadzenie wojny. I ona powiedziała właśnie coś przeciwnego, tak? A więc istnieje szansa, że zostanie tak, jak jest. Czyli... Zostaną utajnione i nic tutaj się nie zmieni. Powiedz mi... Nie, że wiesz, no część nadal będzie publikowana, no chyba, że pójdą faktycznie, że utajnią wszystko. Znaczy oni raczej wiesz, nie są skłonni w obecnych czasach jest trudno tak, wiesz, utajnić, to wiesz, no jak na przykład w II wojnie światowej, no było łatwo to utajnić, no bo Rosjanie wiedzieli, ale już Niemcy, powiedzmy, nie wiedzieli, jaką mają Rosjanie produkcję, tak przykładowo. Musieli tam jakichś szpiegów używać do tego i tak dalej. No obecnie, no trochę to... Korzystając z białego wywiadu, jestem w stanie bardzo szybko się dowiedzieć, jakie dane Rosjanie publikują, tak? No bo te dane muszą być publikowane, wiesz, na stronach internetowych i tak dalej. No, a jeżeli to będzie robione w sposób, nie wiem, właśnie przepływu jakiegoś papieru, no to i tak ktoś w którymś momencie może to wrzucić do internetu. Więc obecnie nie jest to takie proste.
A powiedz mi jedną rzecz. Jaka jest szansa wykorzystywania tankowców przez Rosję do... użyję słowa szmuglowania, czy też ropy pod inną banderą, czy wyłączanie transponderów oczywiście i przetankowywania na oceanach czy na morzach i gazu, bo wiemy, że takie ruchy są, takie ruchy były ujawniane przez media zachodnie i nie tylko zachodnie, ale przez inne kraje, jeżeli chodzi o świat. No i tutaj wiemy też, że firmy zachodnie wycofały ubezpieczenie dla flotyli tankowców, jeżeli chodzi o ubezpieczenie takiego tankowca. To też nie jest tanie i wiadomo, że też firmy nie chcą ryzykować. Wiesz, gdzie problem się pojawi? No. Kiedy? No kiedy będzie wypadek. No tak, zgadza się, będzie wypadek. A on będzie wcześniej czy później. Tak branża jak gdyby to ocenia, dlatego że ilość ropy na morzach się zwiększyła. Dlaczego się zwiększyła? Bo trasy się zwiększyły, tak? Wcześniej ta ropa, która szła na Europę, to teraz musi przebyć trasę no, znacznie, znacznie dłuższą. No i tutaj się szacuje, że wcześniej no, czy później będzie jakiś wypadek. Pytanie kiedy i jaki. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, tu jest takie dosyć duże nieporozumienie. To nie służy do szmuglowania. Te rosyjskie tankowce często nie są wykorzystywane, a te, które są wykorzystywane, one nie służą do szmuglowania, tak jak się próbuje wmówić, że ktoś kupuje tą ropę powyżej pułapu cenowego. Nie. No bo po co miałby to robić? Skoro wiesz, mogę kupić za 40 czy 37 na spocie, tak, na giełdzie, za dużo, po prostu wykładam kasę i tyle, i to kupuję, i kontraktuję, i nawet nie do końca wiesz. Nie ale, do końca ale, musisz, muszę... ale musisz to przewieźć, no? Tak? Muszę to przewieźć. No i teraz tak, no wiesz, jeżeli jest ropa poniżej tego pułapu, no to ja sobie normalnie przewożę, tak? Przecież Grecy przewożą rosyjską ropę nadal, tak? Ich tankowcy. Natomiast wiesz, po co robi się coś takiego, co mówiłeś, czyli na przykład wyłącza się tą lokalizację i ten transportery, no właśnie po to, żeby fałszować tą ropę. I to jest proceder, który nabrał na sile pod koniec roku i to teraz chyba mamy taki największy pik, bo mówi się, że około miliard, mówię, się to czasami te miliony i miliardy potrafią pomylić, milion baryłek dziennie jest w ten sposób fałszowane. I to z jednej strony wydaje się dużo, natomiast jest to około 10% rosyjskiej produkcji. Nie? A więc to nie jest jeszcze jakaś bardzo duża skala, no jakaś jest odczuwalna. I teraz kto bierze w tym udział? No biorą udział głównie firmy z różnych stron. No i teraz oni właśnie wyłączają, tak? I to nie tylko wiesz na rosyjskich, tak? Oni wyłączają na przykład na greckich, tak? Grecy też na przykład są to... Tak, były informacje o greckich na przykład, tak, tak. Wiesz, to wygląda tak, że jeżeli chcesz zafałszować, wtedy nawet do portu nie musisz wpływać. Wiesz, no z jednego statku na drugi, no już po tej zamianie już to nie jest rosyjska ropa, tylko na przykład arabska czy omańska. Nie? No oczywiście pojawia się pewien problem, no bo tą ropę no można rozpoznać, tak? Po zasiadczeniu głównie. Damy wam taką dostawę, no ale w papierach będzie, że to będzie arabska i tak każdy będzie, z upustem odpowiednim, i tak każdy będzie podejrzewał, czy wiedział, tak, że to jest przekręt. No ale coś takiego będzie istniało. No zawsze, jeżeli jest okazja, no to będą, że tak powiem, oszuści. Taką sytuację mieliśmy już w kwietniu. Cały czas ta ropa była fałszowana w ten sposób, tak? A tam firmy hinduskie w tym przodowały do tego stopnia, że w którymś momencie, że oni musieli sobie zrobić remont tych rafinerii, tak? Bo to nie do końca za dużo po prostu tego Uralu wpuścili, a przynajmniej część instalacji nie była przygotowana do tego do końca. No i teraz słuchaj, no i to tak będzie wyglądać, tak? No cały czas będziemy się bawić. I teraz ta zabawa przybierze na sile, dlatego że wchodzą produkty. A produkty jest o wiele łatwiej fałszować niż ropę surową. Mhm. Czyli będziemy mieli fałszowanego diesla. On się nie będzie różnił, tak? No, diesel to diesel, tak? Jeżeli on już jest odpowiednio z rafinerii. No ktoś by się oczywiście oburzył, że tam będą różnice, tak? Czy to jest z rafinerii rosyjskiej, czy z rafinerii powiedzmy, nie wiem, tam arabskiej. Na jego właściwości.
Natomiast no, samochód będzie ci na nim jeździł. No i co? No i jeżeli te produkty wejdą, a weszły dzisiaj, 5 lutego weszło embargo i sankcje, i pułap cenowy na olej napędowy i inne paliwa, no to należy się spodziewać ostrego konfliktu interesów pomiędzy Azją a Rosją. I Rosja będzie miała podwójny problem. Bo nie tylko sytuacja w Europie i powiedzmy szeroko pojętym Zachodem, ale też konflikt na podłożu azjatyckim, tak? Tak, z czego on wynika? Wynika z tego, że wiesz, że jak oni będą chcieli wysłać, powiedzmy, tego diesla do Indii. No i Indie już powiedziały, że one nie są chętne do zwiększania zakupów rosyjskich produktów. Natomiast no, będą firmy jakieś prywatne, które to zrobią. No bo tak jak powiedziałem, tak, no, jak jest możliwość zarobienia, no to czemu nie? A więc takie firmy, które się w tym specjalizowały do tej pory, no będą, wiesz, no będą przerzucą się na jeszcze wygodniejszy produkt, tak, czyli na diesel, no bo tego diesla możesz po prostu rozładować, nie musisz do żadnej rafinerii, tak, i możesz sobie do tych stacji rozwieźć, tak, cysternami, Zgadza tak, się. wręcz. No i teraz, no i co, wiesz, i teraz te rafinerie indyjskie no są w takiej niekomfortowej sytuacji, bo będą musiały konkurować z tanim rosyjskim dieslem, nie? Więc tak, kupują z dużymi upustami ruską ropę, żeby ją przerobić i żeby mieć tutaj handicap, nie? Powiedzieć, okej, okay, no ale zobaczcie, nasz diesel tam jest troszeczkę tańszy, więcej im zarabiamy, mają większą marżowość, a teraz ktoś przychodzi i im tą marżowość obcina, no i proponuje, no bo ten diesel, wiesz, po pierwsze on będzie tańszy, po drugie, jeżeli on będzie szmuglowany, no tym pośrednikom wszystkim trzeba będzie zapłacić, nie? Więc on znowuż jeszcze przez to będzie tańszy. No i teraz te rafinerie, powiedzmy, żeby konkurować, no będą musiały obniżyć cenę, nie? To się raczej nie będzie podobało. Na to rządom Indii i Chin się nie będzie podobało, nie? I wiesz, no i to mamy już taki ostry konflikt interesów. Tu mieliśmy teraz troszeczkę taki konflikt interesów pomiędzy właśnie krajami Zatoki Perskiej i Rosją, no bo Rosja dostarcza właśnie na te rynki azjatyckie, na Indie szczególnie. I najbardziej chyba zirytowało tutaj Arabię Saudyjską, tak, i pozostałe kraje, że podpisali tą umowę z Pakistanem, a oni, wiesz, Pakistan, no to kraj arabski, muzułmański, może arabski to nie, ale muzułmański, no i przecież to oczywiste, że będzie z krajów arabskich ciągnął, dlaczego nagle z Rosji mają ciągnąć. No, ale zaproponowali dużo opusty, no i to bardzo, że tak powiem, zirytowało Arabów. No i teraz dojdzie to, że znaczy, Hindusi wiedzą, że to nie jest wina Rosji, natomiast wiesz, no, z tego, że wiedzą, na jakim ktoś będzie robił problem na lokalnym rynku. No, oczywiście mogą próbować, wiesz, zablokować to i tak dalej, natomiast no, wiesz jak to jest, tak? No, będzie blokada, no ale jak zablokować tego diesla dostarczonego do Indii? Dlaczego do Indii? No bo tam najłatwiej, tak? Nie ma tych procedur różnego. Pewnie do Europy też będzie. Więc pewnie będziemy mieli różnego rodzaju szmuglowanie tego diesla też do Europy. No ale to znowu, będzie na mniejszą skalę. W Europie jest trudniej, masz procedury, musisz te faktury podrobić, te papiery przewozowe i tak dalej, nie? Więc no to nie jest do końca aż takie proste, jak w przypadku na przykład krajów azjatyckich. Też pewnie będą kraje afrykańskie, bo teraz masz takie tournée, które sobie zrobili Rosjanie po tych krajach afrykańskich. Nawet mamy Łukaszenkę, który tam Tak, ostatnio do odwiedzał. Zimbabwe. Tak, tylko wiesz, że tam jest taki problem, że oni im dostarczą, natomiast te kraje są najczęściej nie za bardzo mają czym płacić. No i tam mówią o różnego rodzaju barterach, no i ta cena też musi być niska, nie? Więc albo będą dostarczać, albo będzie to weszło właśnie, będzie to fałszowane. Natomiast wiesz, tu jest o tyle niewygodne, że ja zgłaszam się i mówię tak, do tej rafinerii, nie? Chcę kupić diesla od was. Jestem tam firmą z Indii. No to co powiesz? No nie sprzedasz im? No sprzedasz im. No ale oni będą fałszować tą ropę, nie? No i teraz ty z tego fałszowania jako ten Rosnieft, nie? Przykładowo, czy Gazprom Nieft, nic nie będziesz miał. No bo oni nie powiedzą, że okej, to kupimy od was tego diesla, a potem będziemy go fałszować i jeszcze wam dorzucimy tam bonus, nie? Bo no nie, no bo po co mają się dzielić? No bo to jest takie, wiesz, teorie, że teraz wiesz, jak tam z tą ropą, że to się dzielą i że to z powrotem wpływa do tego rosyjskiego budżetu. No ale po co ktoś ma się dzielić, jak nie musi się dzielić?
Oczywiście są jakieś tam firmy, które gdzieś tam mają podłączenia pod FSB i tak dalej, ale one zawsze istniały. I to bardziej jest, wiesz, dorabianie jakichś tam majątków prywatnych i zarabianie na tej wojnie właśnie niż jakieś dorzucanie się do tego rosyjskiego budżetu. Bo tak jakoś ja tego nie kupuję, że firma indyjska przyjdzie i powie okej, to my dajemy taką cenę i z powrotem wam. No nie, no wiesz, to się nie klei, tak? To nie zaistnieje. Zgadza się. Powiedz mi, jak będzie wyglądała rosyjska gospodarka? Znaczy wiem, to jest takie na chybił trafił, wiadomo, ale chodzi mi tak? O nie, w ciągu pierwszego półrocza tego roku, bo wiesz, że mówi się teraz o przygotowaniach do ofensywy. Niektórzy mówią, że ta ofensywa już się rozpoczęła. W sumie Putin powiedział w Wołgogradzie, czyli już w Stalingradzie, bo znaki... Tak. A wrócili do nazwy, czy jeszcze trzymają? I wiesz co, zmienili znaki na Stalingrad, więc podejrzewam, że kwestią czasu jest, kiedy administracyjnie Wołgograd zmieni nazwę na Stalingrad. Ale powiedział... Nie, ale oni zmieniają tylko na czas tych obchodów. Podobno. Bardzo możliwe, bo jak Putin zawitał 2 lutego, no to w przemówieniu w sumie tam nazwy oczywiście wróciły na Stalingrad, tak jak mówisz, ale już słyszałem, że przymierzają się, że jednak Wołgograd zmieni na stałe na Stalingrad. Musi być ustawa jakaś. Tak, ale to myślę, że to jest wszystko do przesłania i zatwierdzenia w Dumie. Natomiast chodzi mi o to, że sam Putin tutaj powiedział, że no, nawiązał do Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, oczywiście do sukcesu pod Stalingradem i do tego, że gospodarka sobie poradzi. I chodzi mi o to teraz, żebyś mi powiedział, jak prognozujesz? Czy oni będą w stanie utrzymać ten wysiłek wojenny, bo to jest wojna i to nie jest operacja specjalna. Ja wiem, że w Rosji to jest 15 lat za nazwanie tego wojną, co nawet Putinowi wymknęło się bodajże w Petersburgu i jakiś działacz nawet go chciał oskarżyć. Szybko zamilkł. Więc tutaj pytanie, na ile ta gospodarka w tym pierwszym półroczu może sobie pozwolić przy przygotowaniach do działań ofensywnych, chociaż one już tutaj trwają, bo Putin powiedział, że do 1 marca obwód Ługański i Doniecki mają zostać wyzwolone. Jeżeli chodzi o pierwsze półrocze, to ta gospodarka rosyjska sobie nie będzie radzić. Ożywienie można spodziewać się w drugim półroczu, ale ciebie interesuje, jak to się przełoży na ten militarny aspekt. A czy wiadomo, no tak, że militarny też, ale tam też żyją ludzie, prawda? Mają też osoby klasy średniej, czy oligarchowie, wiadomo, że wypadają przez okna, jeżeli coś jest nie tak. W sumie i... No ostatnio ale jest... są też pożary, wiesz. Tak. No o tych pożarach, co mi tłumaczyłeś odnośnie ubezpieczeń, to tak, ale chodzi mi o tą klasę średnią, tak? Bo w Rosji, no nie ukrywajmy, przez te 20-30 lat jednak powstała ta klasa średnia i część ludzi miało swoje firmy. I dzisiaj, no ciężko nazwać jak to, znaczy ciężko nazwać, ciężko określić jak te firmy wyglądają. Wiesz co, no to jest znowuż różnie. Mamy z tym, co oni się borykają, no to borykają się z dosyć wysoką inflacją. To oni chyba w zeszłym roku najbardziej odczuli. No bo mamy, wiesz, taką inflację, którą Rosstat podają, oni tam zmieniają ten koszyk i mamy taką inflację prawdziwą, na przykład usługi taksówkowe wzrosły o 30%, nie? A nie o jakieś 11 czy 15. No i mamy takie pełno przykładów, że mamy, wiesz, wzrosty o tam 20, 30, 40 nawet procent w usługach. W produktach no to jest troszeczkę, szczególnie tych rolnych, to jest lepiej. Faktycznie, natomiast w przypadku na przykład importu równoległego, no to wzrosty nawet są o 100%, nie? Więc oni to najbardziej odczuli i odczuła to klasa średnia. Teraz tak, klasa średnia najbardziej odczuje, wiesz co, odpływ zachodnich firm, bo bardzo często oni byli zatrudniani w tych zachodnich firmach i teraz muszą przejść do firm, powiedzmy, nie wiem, kazachskich, rosyjskich, często za mniejszą kasę, a jeszcze jest inflacja. A więc im te dochody realne spadają. Natomiast na reżim w ogóle się nie przejmuje klasą średnią. Tak się wydaje. I trochę jest, wiesz, trochę jest takie rzucanie tej gospodarki na pożarcie obecnie, jeżeli chodzi o to pierwsze półrocze. Dlaczego? Dlatego, że ten czerwiec jest właśnie jakiś taki kluczowy. To jest chyba następny taki plan i taki pomysł. No, wydaje się to jakieś niesamowite, no ale no wszystko na to, słuchaj, wskazuje, że jest pomysł
zróbmy wszystko, zwiększy ten wysiłek do czerwca, bo tak mniej więcej planują, że wojna się zakończy. I to według nich optymalny i optymistyczny scenariusz. Oni zakładają optymistycznie, naprawdę. Powiem ci, że mi to jest to trudno uwierzyć, natomiast no wszystko na to wskazuje, tak? Czyli wiesz, to drenowanie tych firm naftowych, wiesz, no podatek, mówię podatek, dywidendę w pierwszym kwartale wszystkie firmy muszą zapłacić, czyli tą poduszkę, którą mieli, budżet wydrenuje w pierwszym kwartale. Wszystko jest jak gdyby rzucane na potrzeby budżetu. Putin mówi, sprzedawajcie za wszelką cenę tą ropę, bo na przykład firmy naftowe proponowały, żeby zmniejszyć wydobycie, zmniejszyć ilość surowca, co by podbiło być może ceny na świecie lub wprowadzić na przykład cenę minimalną na rosyjski, tak? Czyli walczyć tym pułapem cenowym. I oni tego nie robią, nie? Dlaczego? No dlatego, że budżet potrzebuje tych pieniędzy, a no tak jak mówiłem, z tymi rezerwami nie jest tak, że oni sobie nagle te rezerwy mogą sobie teraz uruchomić i to w jakimś dużym stopniu. I oni próbują wydrenować z tych firm, które świetnie działały przez ostatnie lata. Znaczy tam świetnie, no one były skorumpowane, natomiast no dochody były, tak, to nie były firmy deficytowe, tak, jeżeli chodzi o wydobycie gazu i ropy. No i oni teraz, wiesz, tam dorzucają, nie? Tam podatek, zwiększenie, dywidenda, no cały czas im dorzucają, co spowoduje, że w przyszłym roku, no to te firmy ten, bankom tak samo, nie? Dorzucają, czyli ta misja tego długu, no to przecież jest zabójstwo dla tych banków, tak? W jakimś tam stopniu. I to wygląda tak, że oni wiedzą, wiesz, że oni nie mogą prowadzić długiej wojny materiałowej. To jest znowu wbrew temu, co się mówi. Dlatego, że nie mają takiego, wiesz, mają te Chiny, ale nie sądzę, jakoś Chiny się nie palą do takiej pomocy, jaką robi Zachód, tak? No, Ukraina dostaje 40 miliardów, tak przy okazji tyle oni chcą wydać na stabilizację, no czy połowę, tak pod od czerwca, to powiedzmy połowę na stabilizację rubla. Natomiast no to jak gdyby pokazuje, tak, jak gdyby, wiesz, pewne potrzeby. No i oni stawiają, że wiesz, że to się ma rozegrać na tym froncie militarnym. Jeżeli zwyciężą, no to będą się zastanawiać, co dalej. Właśnie, a jak zwyciężą? Jak zwyciężą? To pytanie jest, co znaczy zwyciężyć. Znaczy, chodzi mi o to, że ekonomicznie... Bo oni też nie wiedzą, co to znaczy. Ale ekonomicznie będzie porażka, strategiczna porażka. Bo która firma zachodnia będzie chciała wrócić do kraju, który jest nieobliczalny, gdzie inwestycje... No, tu znowuż zakładają jakiś optymistyczny scenariusz. Ja nie wiem, no wiesz, oni cały czas te plany... Zauważ, te plany cały czas są takie optymistyczne. Zdobędziemy tam ten Kijów w te 2 tygodnie. Potem zdobędziemy ten Donbas tam 2 miesiące. Teraz zresztą tam Putin coś tam nakazał, że ten Donbas ma być do marca chyba, tak? Zdobyty, a tak, potem ta wschodnia Ukraina. Tak, 1 marca Donbas, Ługański obwód. No, no ale to nie trochę jest optymistyczne, tak? Nie wiem. Ja cały wiem. Czas... No nie, no mają jak najbardziej optymistyczne pomysły. Oni byli oderwani, tak? Nie udało się to. Dobra, no to może się uda to. No nie udało się. I tak cały czas przyjmujemy, wiesz, ten wariat optymistyczny, że się uda. Natomiast no moim zdaniem się nie uda. I teraz co znaczy, wiesz, co znaczy zwycięstwo? Znaczy zwycięstwo, zwycięstwo militarne nie musi być zwycięstwem ekonomicznym. Tak, ale wiesz co, no oni jak gdyby zakładają, że to będzie na takiej zasadzie, przykładowo, że oni podbiją tą wschodnią Europę, Ukraina przestraszy się, czy nie będzie w stanie prowadzić już wojny, poprosi o pokój i rozejm. Być może Zeleński zostanie odsunięty po tych porażkach i przyjdzie jakaś nowa władza i oni zawrą z Rosją pokój, bo tyle ludzi zginie, bo to będzie dosyć krwawa ta rozprawa. Kraje zachodnie powiedzą, no tak, tak, w końcu ten pokój i Ukraina poprosi kraje zachodnie o to, żeby te kraje zachodnie zdjęły sankcje. Tak to ma chyba wyglądać w głowach decydentów na Kremlu. No bo jeżeli... To naprawdę bardzo optymistyczny wariant. No, a wiesz, no a jak inny? No, wyobrażamy sobie, że Rosjanie wygrywają faktycznie, ale następuje pewien pad. Nie? Zdobywają na przykład część Donbasu, albo nawet cały Donbas, no ale nie udaje im się podbić całej wschodniej Ukrainy. Czy nawet udaje się podbić tą Ukrainę, no ale Ukraińcy jak gdyby się nie poddają.
Nie? Oni, wiesz, im się wydaje, że wiesz, że jak oni podbiją też Ukrainę, to też Zachód powie, no nie, to jest bez sensu, już tyle pieniędzy wydaliśmy, to ci Ukraińcy są za słabi, to może jednak poprośmy o pokój i dogadajmy się z nimi. Jak Rosja podpisze pokój, no to my im w nagrodę zniesiemy sankcje. To też jest takie, wiesz, myślenie, nie? No jest. Albo takie też myślenie, które jest tam nawet w Polsce, tak, że w przyszłym roku Trump obejdzie i Republikanie i oni zakończą tą wojnę. Nie? Nie wiem, dlaczego założyli, że Trump musi wygrać te wybory i że w ogóle będzie kandydatem republikańskim, bo to może się okazać nieprawdziwe, ale że demokraci przegrają. I to trochę jest takie, wiesz, no, takie łudzenie się i cały czas łapanie się jakichś tych optymistycznych planów. No tak, tylko tak że na rynku ekonomicznym jest coś takiego jak wiarygodność, tak? Jeżeli jesteś wiarygodną firmą, to ja z tobą będę współpracował, możemy robić biznesy i te rzeczy. Jeżeli dzisiaj Rosja potraktowała kraje, znaczy Ukrainę i w sumie w taki sposób i walczy gospodarczo, powiedzmy, czy próbuje walczyć gospodarczo, przeciwstawiać się sankcjom, no to w perspektywie pewnego czasu, na przykład, nie wiem, może ja źle myślę, albo jakoś ja to źle widzę, ale na przykład ja bym nie był skłonny do współpracy na przykład z Rosją gospodarczo. Wolałbym wybudować na przykład fabrykę w Polsce, chociaż jeżeli Ukraina przegra i Polska będzie, powiedzmy, tą linią frontową, tak? No to też jest ryzyko, no bo pierwsze uderzenie, jakie spadnie, to spadnie na moją nową fabrykę, która będzie w Polsce, tak? Więc lepiej będzie mi budować na przykład w Niemczech, albo w możliwie jak najbliżej Rosji, w bezpiecznym rejonie, aby eksportować bezpośrednio na Rosję, ale nie w Rosji. Tak, znaczy, wiesz, ja myślę, że oni cały czas nie przewidują pewnych jak gdyby konsekwencji, no bo wiesz, teraz jeżeli ta ofensywa będzie krwawa, żeby zwyciężyć, no to musi być, żeby była jakaś szansa, tak, to oni muszą poświęcić jakąś masakryczną liczbę żołnierzy, tak, żeby wykrwawić Ukraińców. No to po czymś takim, tak jak powiedziałeś, trzeba będzie dosyć długo odczekać. Ja wiem, że w biznesie to jest tak, że niby nie, tak się mówi, ale jednak trzeba. No i oni oczywiście gospodarczo będą cierpieć, natomiast wiesz, no zakładałem, że wiesz, jeżeli podpisany zostanie rozejm i będzie na przykład ta Ukraina Zachodnia, no to ona gdzieś tam może, no dobra, niech sobie idzie tam do tej Unii Europejskiej, natomiast Unia Europejska za jakiś czas wróci do biznesów, szczególnie, że oni mogą dostarczać te tanie surowce. I wbrew pozorom ta strategia może się okazać prawdziwa za jakiś czas, wiesz? To tak nie musi być, tak jak nam się wydaje, bo jesteśmy troszeczkę też na takich emocjach, tak, że to są, wiesz, bandyci, bo napadli, wiesz, na kraj i większość Rosjan popiera tą inwazję. Czy dla nich natomiast to jest normalna kolej polityki, tak? Tak, ale wiesz, my mieszkamy też w Polsce, jeżeli zapytasz, nie wiem, Francuzów, Hiszpanów, tak, to dla nich, no, co ta wojna gdzieś tam się dzieje, tak? No oczywiście jak będą te, wiesz, te krwawe zdjęcia coraz bardziej, no to oni oczywiście nie będą chętni tym Rosjanom, ale tam powiedzmy za 5 lat nikt nie będzie o tym pamiętał. I oni na to mniej więcej liczą. Natomiast no tu kilka rzeczy trzeba wziąć jeszcze pod uwagę. Że żeby coś takiego zaistniało, no to ta Unia Europejska musi być monolitem i powiedzmy następuje ten pokój, no i te wszystkie kraje zachodnie dostosowują się do tego, tak? No ale tu już będziemy mieli podział. Jeżeli by Rosja wygrała, no to mogłyby być bardzo duże napięcia w samej Unii Europejskiej. Tak? Bo moglibyśmy mieć takie Niemcy, które by na przykład optowały za współpracą z Rosją i Polskę, czy inne kraje, które byłyby przeciw. Tak? No i mamy konflikty interesów, no bo... Żywotne. To by było, wiesz, bardzo, bardzo takie ciekawe, a jeszcze masz za moment Polska, która się mocno, mocno zbroi. Wiesz, no to teraz no troszeczkę, tak jak mówię, wróżymy. Pewnie będzie coś po środku. Znowu się wydaje, że ta ofensywa będzie. No i w którymś momencie ona zostanie moim zdaniem zatrzymana, tak, przez Ukraińców. Czy nastąpi wtedy kontrofensywa ukraińska i czy Ukraińcy będą mieli na to siły? To jest bardziej właśnie pytanie do ciebie, tak, czy do osób, które się tym zajmują. Bo w dłuższej perspektywie Ukraińcy, jeżeli będzie cały czas poparcie Zachodu, to są w stanie materiałowo wygrać. Ale to tylko pod warunkiem, że będą mieć wsparcie Zachodu, szeroko pojętego Zachodu. Tak, tak.
tak. Tak jak do tej pory, wiesz, no teraz, znaczy na ten moment to wygląda tak, że to wsparcie cały czas rośnie. Dlaczego ono rośnie? Ostatnio, no dlatego, że wydaje się, że w zachodnich tych umysłach doszli, część przynajmniej doszła do wniosku, że ta wojna musi się jakoś zakończyć. A skoro nie może zakończyć się pokojem i Ukraina nie ten, no to może spróbujmy w drugą stronę, niech oni wygrają tą wojnę, niech Rosjanie gdzieś tam coś znowu odniosą porażkę i być może wtedy będzie ten pokój. Mm-hmm. No, jeszcze cały czas też liczy się, że wiesz, na przykład porażka, no bo wiesz, porażka Putina mogłaby spowodować zmianę reżimu. Zgadza się. Ostatnie pytanie. Jaki wpływ mają Chiny na gospodarkę Rosji? Chodzi mi o ekonomię i decyzyjność. Bo mówi się, do czego zmierza? Mówi się, że Rosja została wasalem Chin pod względem ekonomicznym i częściowo politycznym. Politycznym chyba nie na ten moment. Ekonomicznym coraz bardziej tak. A jeżeli by się okazało, że Amerykanie na wiosnę zadadzą to cios, czyli przeswiczują Indię, o czym się mówi, i to mógłby być też taki game changer, czyli wiesz, wyobraź sobie, że Indie nagle mówią, nie, jednak nie bierzemy tej ropy. Dlaczego Rosja, miałoby to Rosja zrobić? Rosja ma ogromny problem, no bo co z tym teraz zrobić, tak? Chiny? I, tak, mają... i to chodzi o to, żeby tak nagle, nie? Indie mogą sobie pozwolić, jeżeli coś za to dostaną. I to wbrew pozorom jest dosyć taka tania, znaczy tania, no ona będzie coś tam kosztować, nie? Jakieś na przykład dostawy sprzętu amerykańskiego do Indii, jakieś kontrakty, wiesz, no tu różne rzeczy mogą wchodzić w grę. Natomiast o tym się bardzo mocno mówi, że w którymś momencie może zostać to zastosowane. Dlaczego nie było stosowane do tej pory? No dlatego, że wiesz, nie było jeszcze tak silnego uzależnienia i nie byłoby to kluczowe, nie? Powiedzmy jeszcze pół roku temu. Natomiast no, w przypadku chińskiej gospodarki, no tutaj Amerykanom trudno się byłoby dogadać, szczególnie jakim balon tam zestrzelili ostatnio, więc te stosunki są napięte. Natomiast w przypadku Indii, to Hindusi są bardzo prorosyjscy, natomiast są bardzo pragmatyczni, szczególnie jeżeli chodzi o obecny rząd. I jeżeli oni by mieli na tym zyskać, to by to zrobili. Znaczy... Tylko jeszcze nikt nie wyszedł z tą propozycją, tak? Bo do tej pory, wiesz, Amerykanie raczej tak naciskali, przyłączcie się, tam takie kwestie ten praw człowieka, właśnie tej wojny, no i tam Hindusi mówią, no ale to nie nasza wojna, co nas to obchodzi. Znaczy Hindusi mają swoje problemy, bo niby mówi się o sojuszu hindusko, czy indyjsko-rosyjsko-chińskim, ale ludzie zapominają, że największym wrogiem Indii są Chiny, z którymi toczyli już kilka Pakistan wojen. Pakistan pominąłeś. Pakistan to numer jeden, ale generalnie Pakistan nie jest zagrożeniem już od wielu lat. W sumie to są dwie potęgi nuklearne. Ale i toczyli tak oczywiście szakują. Tak, ale oczywiście walczyli kilka razy ze sobą i cały czas jest przecież tam problem granicy w Kaszmirze. Natomiast no, Chiny mają zapędy imperialne nie tylko w Azji Południowej i Pacyfiku, ale też i w tej części Indii, znaczy Azji, przepraszam. Co sugeruje, że no tutaj Indie muszą lawirować pomiędzy Chinami a Europą, znaczy Europą, światem zachodnim, gdyż wiedzą, przynajmniej już teraz w perspektywie czasu, że uzbrojenie z Rosji raczej nie będzie dla nich aż takim wzmocnieniem, jakim może być zachodnie konsorcja zbrojeniowe, które na dzień dzisiejszy no, zwiększają produkcję, zwiększają fabryki, zwiększają linie montażowe i tym podobne, tak? Wiesz, i ty właśnie poruszałeś ważne, dlatego mówiłem o tym uzbrojeniu, dlatego może się okazać, że zobacz, co się dzieje. Świat się zbroi, zbroi się Europa, zbroją się Stany Zjednoczone, zbroją się Chiny, no i teraz Indie też powinny się zbroić, ale co mają od Rosjan brać uzbrojenie? No lepiej by wziąć od, no to od kogo można wziąć? Od Chin? No tak jak powiedziałeś, nie za bardzo. A jeszcze poprawne stosunki mają właśnie z Zachodem, bo nadal są uważani za największą demokrację świata. No i tutaj może dojść do w którymś momencie do pewnych różnego rodzaju, szczególnie jeżeli wiesz, oni by zaczęli grać mocniej w tej koalicji antychińskiej. Bo dla Stanów Zjednoczonych to byłby wtedy ogromne wzmocnienie. I ogromne wzmocnienie, a więc tu te interesy, część tych interesów będzie spójna. No możemy sobie wyobrazić, że
żeby zakończyć tą wojnę, tak, a więc tam odcinamy tą ropę. No to byłoby bardzo duże uderzenie, na przykład jakby się ono odbyło na wiosnę. Tu znowuż ja optymistyczny wariant przedstawiam, bo tak się nie musi stać. Natomiast no, dużo na to wskazuje, że mogłoby się stać i w zamian na przykład Indie dostają jakieś uzbrojenie i kontrakty właśnie amerykańskie. A więc wszyscy byliby win-win, tak? A to by pozwoliło Stanom, powiedzmy, przejść na tą konfrontację na tym już polu Azji i konfrontacji z Chinami i już zakończyć tą Rosję. I to by, wiesz, jeżeli to by było, no to byłoby takie uderzenie, że nie trzeba by było militarnie, koszty nie za duże, nie byłyby żadne bomby użyte w tym celu, natomiast no, uderzenie dosyć potężne. Szczególnie dla Rosji. Dobrze, Pawle, ja ci bardzo będę dziękował. Mamy już ponad godzinkę, prawie godzinkę 20, ale umawiam się z tobą na kolejne, jak znajdziesz czas oczywiście, bo wiem, że jesteś rozrywany przez kapitana Lisowskiego i nie tylko, ale generalnie też widziałem, że będziesz startował ze swoim kanałem. Oczywiście tak, będę ci pomagał i wspierał. Jeżeli tylko będziesz potrzebował takiej pomocy, nie ma problemu. Sam zaczynałem od zera, więc wiem, jak to jest. Ale przede wszystkim będę chciał jeszcze z tobą przeprowadzić kilka rozmów, jeżeli oczywiście znajdziesz czas, jakoś się zawsze dogadamy. No i generalnie chciałbym ci podziękować za to, że znalazłeś czas dzisiaj, żeby nas wprowadzić troszeczkę w tajniki rosyjskiej gospodarki. Chodzi o tworzenie kontentu. Jest to jeden z, jak dla mnie, najlepszy kanał, który i najlepsze raporty wojenne, które są tworzone. No, szczególnie ta wysoka jakość ma, dla mnie to jest wszystko przejrzyste, starasz się sprawdzać te... Ostatnio, można powiedzieć, się zafiksowałem na tej gospodarce rosyjskiej, tam nie wiem, aż trochę przesadzam, no bo tak jak mówię, chcę robić kanał, to znaczy ja tam chciałbym robić też takie rzeczy już, czy tradingowe, czy ekonomiczne analizy, też dotyczące Polski, ale ta dla, tak bardziej edukacyjnie dla wszystkich słuchaczy, a nie tylko dla wybranej gdzieś tam grupy. Natomiast no, te tematy wojenne no niestety będą się przewijać, no, dlatego że mamy wojnę, tak? No trudno nagle mówić o ekonomii bez opowiadania o ekonomii rosyjskiej i o toczącej się wojnie. No nie da się tego zrobić. Zgadza się. Jedno jest z drugim powiązane. No tak to niestety wygląda.